Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i proszę państwa, dzisiaj plan jest taki, że wbijamy dzisiaj G1, zobaczymy jak to wyjdzie. Bilans wynosi 18-7, więc musimy wygrać 2 mecze, możemy przegrać tylko 3, więc na pewno będzie, kurczę, będzie ciekawie. Także stawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest Dailwin. No i co, liczę na to, że wrócimy do tego G1, bo kurczę, no mówię, no nie ukrywam, że jak zrobię G1 z bilansu 7-5, to jest jakiś wyczyn chyba, nie? Ale no gra się fatalnie, gra się naprawdę fatalnie, mimo że zrobiłem teraz kilka zwycięstw z rzędu, to gra się po prostu fatalnie, naprawdę, jest straszne opóźnienie, straszny delay. Bywało lepiej, można powiedzieć, że bywało lepiej, także, no dobra, lecimy z pierwszym spotkaniem na dzisiaj. Zobaczmy, czy wygramy 19 mecz. Oj, 5 z tyłu, Beckham w ogóle, Bauman na bramce, znowu się widzimy, nie, ten Bauman, ja wolałbym grać przeciwko Toty Neuerowi niż przeciwko Baumanowi, nie? Mam nadzieję, że nie będzie gropią, nie, no będzie gra piątką z tyłu. Ale w sumie plus jest taki, że chyba jest coraz mniej tych osób, co grają piątką z tyłu, tak mi się wydaje. No, akurat w tym Champions nie miałem dużo razy przypadku, że grałem przeciwko komuś, co ma piątkę, więc tutaj się niestety będziemy musieli pomęczyć, także trzymajcie kciuki i lecimy. Ale dużo miejsca, to będzie bramka. To będzie bramka. Czemu ja robię takie dziury w obronie? To jest nie do pomyślenia, żeby takie rzeczy robić. No. Na takim etapie w Champions, no bądźmy szczerzy. No i dobrze, kurczę, nie lubię od razu tracić bramek, bo potem trochę mi opadają nadzieje i się dzieją złe rzeczy. Ale dobra, gość jakoś dziwnie gra w tej obronie, więc może wykorzystamy to. Podanie, strzał. To musiał być gol. Oblak. Pyk. Dawaj, 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 Neymar. Leć, leć, leć. Podanie, ale... A, już tam miał Nazario troszkę miejsca. Ach, nie lubię zwalać na płynność gry, ale naprawdę nie jest kolorowo, powiem wam tyle. Kylian Mbappé, sam na sam i to jest 2-0. Karny! Okej, okay, o to chodziło, mniej więcej o to chodziło. Dobra, Marquinhos faluje, no Ronaldo wywrócił się tak czy inaczej. Tavernier, dobra, no spróbujmy uderzyć w ten sposób, taki niezbyt fajny. Także Tavernier na żółto, cholera, jest! Nie, nawet nie wiem czemu na zielono uderzam. Niezwykle nie uderzam w ogóle na zielono. Ale okej, okay, jest bramka kontaktowa, 2-1. I lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej. No chciałbym od razu te wszystkie mecze wygrać, wiecie, ja nie lubię dramatyzować meczu o rangę, bo potem dzieją się bardzo złe rzeczy. Co jest? Co jest? Nic nacisnąłem, nic. Ja w ogóle nie kierowałem Dezaim, w ogóle nie byłem przełączony do Dezaiego. To jest to, o czym mówię w tym FUT Champions, dokładnie to, o czym mówię w tym FUT Champions, że... Nie wiem, w lewo. Zrobił to samo. Dobra, fair play. To jest czyste wejście, nie, ja naprawdę... Nie potrafię wam powiedzieć, co się dzieje w tym meczu. Przegrywamy 4-1 do pierwszej połowy, dzieją się rzeczy, których nie potrafię wyjaśnić. W sensie, tak było przez... Cały dzień dzisiaj tak było, nie dość, że cały dzień było opóźnienie, były takie rzeczy, które widzieliście. Możliwe, że narzekam, bardzo możliwe, ale mam powody, żeby narzekać. No nie potrafię wytłumaczyć tego, nie potrafię wytłumaczyć, nie wiem. O, czemu to sobie robię co tydzień? Czemu? Czemu nie mogę po prostu zagrać, nie wiem, w pasjansa co weekend? To byłoby chyba o wiele łatwiejsze rozwiązanie, naprawdę. Chcielibyście pasjansa co tydzień zamiast FUT Champions? Poważnie pytam, bo naprawdę zaczynam rozważać takie rzeczy. O, 4-2, super jeszcze. Dwie bramki w 15 minut. Koniec, przegrywamy 4-2. Dobra, dobrze, że ten mecz się skończył, bo odbierał mi chęci do życia, naprawdę. No cóż, elity na pewno nie wbijemy dzisiaj, to jest pewne. Z kim gramy tym razem? Och, cholera. No nie jest mi dane wbić G1 chyba w tym tygodniu, niestety. Maldini, Cannavaro, Davis, Dest na bramce. Toty Neuer. Mówiłem, że wolałbym Toty Neuera niż Baumana. Teraz to już mi w sumie wszystko jedno, patrzę na to, jaki jest gameplay. Jeszcze z Danii jest gość. Gość jest z Danii, czyli ma pewnie serwery obok siebie, dosłownie. Mieszka przy serwerowni. Podanie. Cyk! Ja wolałbym grać przeciwko Toty Neuerowi niż przeciwko Baumanowi, nie? O cholera. Proszę, proszę, jest Nazario. Wreszcie siadł, to nawet był driven, powiem wam. Tutaj strzeliłem drivenem, nawet nie wiem dlaczego, ale uznałem, że dobra. To jest idealna okazja, żeby strzelić drivenem. Jest 1-0. No, to podanie było tak fartowne, to naprawdę, to podanie Cristiano, to był Neymar raczej chyba. To podanie Neymara było podaniem rozpaczy, można powiedzieć, żeby cokolwiek poszło do przodu, taka laga do przodu. No i się opłaciło, mamy 1-0. Pytanie na jak długo.
tracimy bramkę, 1-1. I będziesz tańczył, Jezus Maria, to tak dość nigdy naprawdę, już po prostu... Czemu to robię, czemu to robię, dlaczego? Mogłem nagrywać Fortnite'a, mogłem nagrywać Minecraft'a, a nagrywam FIFA. Co mnie podkusiło? Cristiano, nie. Druga najlepsza karta Cristiano w tej grze. No to jednak wymagam, żeby takie coś wpadło do bramki chyba, nie? Pele wygrywa główkę z design. Nie wiem, design nawet nie chcę główki uderzyć. Naprawdę, czy ja? Czyżby? Akcja ramkowa, zobaczmy. Neymar sam na sam. Pięknie się ruszył, dziękuję ci bardzo. Dobra, 2-2, a naprawdę jestem tak bez... Jestem... Nie mam w ogóle żadnej... Nawet się nie cieszę z tej bramki, bo ja wiem, że zaraz coś się odwali znowu głupiego. To będzie akcja bramkowa, prawda? Oczywiście, że będzie akcja bramkowa. Oblak! Neymar! Jest! Boże, jaki fart! Jaki to był fart, naprawdę. 10 minut, nie wiem jak ja to zrobię, ale może to utrzymać. To będzie strasznie ciężkie wyzwanie. O, dziękuję, lecimy. Przegrywasz. Przegrywasz, a ja wygrywam. 4-2. Pod krew, łzy. Ale mamy 19 win. Dobra, mam nadzieję, że to będzie nasz ostatni mecz. Że wbijemy to cholerne G1. Naprawdę, to będzie jeden z cięższych tygodni, jeśli wbiję to G1. Będzie naprawdę jeden z cięższych tygodni, widzicie sami. Nie miałem prawa wygrać tego meczu, tak naprawdę. Tak bardzo wszystko było przeciwko mnie. Lecimy, słuchajcie. Lecimy. Jaki masz skład, mój drogi? Galatasaray. No martwi mnie ten Traore i Mendy. Jest też Baby Nazario, Kondogbia, Seydorf, Dalglish, Lozano na bramce Arola. No jestem ciekaw, jak będzie grał ten... To jest chyba Prime widzieć, tak mi się wydaje. No jestem ciekaw, jak będzie grał. Karny! Co?! Jest! Bramka, ale to byłby totalny bullshit, gdyby to nie było karnego. W sensie nie było karnego. Nie wiem czemu, ale był Cristiano. Jest 1-0, 4-4 minuta. Okej, żeby to był ostatni raz, po prostu. Nie chcę żadnych bullshitów. Niech to będzie zwykły, spokojny mecz w Champions. O, tak się mogę umówić. Nazario? My man, 2-0, 9 minuta, nice, ale ładnie to się rozpoczęło. I to właśnie takiego strzału na Zoro mi brakowało, nie? Takie typowe dla niego uderzenie z fineski. 2-0, okej. To może Cristiano Ronaldo? Jest, Varan, 3-0. Uuu, to nie Varan, czy samobój? Chyba samobój, 3-0, okej. O, shit. Dobra, niedobrze, 3-1, tak się właśnie bałem, że takie dośrodkowanie może polecieć. A, dobra, spokój. Nazario, to jest mój sposób na Nazario przyrożnych. To jest któryś raz, kiedy takie coś robię i któryś raz, kiedy mi to wychodzi. 4-1 do pierwszej połowy. No musiałem strzelić tę czwartą bramkę, bo już no jak tracę bramkę przy 3-0, to zwykle panikuję. Ale okej, dowieźmy to po prostu. Nie, kurde, no nie, no nie może takie coś wpadać. Nie. Co jest? Nie, to się nie dzieje, no co, o co? Nie, tu jest dziura, tu jest gol. Za dużo dla mnie, to jest dla mnie za dużo, naprawdę. To jest po prostu za dużo. Dobra, mamy to, już tego nie oddam. Nie oddam ci tego, cokolwiek by się działo, już tego nie oddam. Słuchajcie, z bilansu 7-5, 20-8. To był, możliwe, że mówię to często, ale to był najtrudniejsza liga weekendowa, jaką miałem w tej FIFA. Naprawdę, to jest... Widzieliście sami. Po prostu widzieliście sami, jakie rzeczy się działy w tym odcinku. Jezus Maria, naprawdę, wybaczcie za moje nerwy, ale ja po prostu czułem, że 4-1 ja mogłem na luzie po prostu spierdzielić, mówiąc najłagodniej. Oficjalnie. G1 wraca do nas. To ile nerwów mnie to kosztowało, to naprawdę... O Boże... Dziękuję wam za oglądanie, to był strasznie nerwowy odcinek, dużo nerwów mnie kosztowało. Ale no, widzimy się jutro, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, do zobaczenia moi drodzy, jutro. Trzymajcie, do usłyszenia. Adios.